Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z Daisy Dungeons Mega Questa. W dzisiejszym odcinku jest szósty odcinek dla Wiedźmy. I to będzie ten czwarty rozdział. Już wiemy jak u każdego wygląda czwarty rozdział. Ile tych czwórek mam zrobionych, co? Jedną? Drugą? Dwie czwórki mam zrobione. Spróbujemy zrobić w takim razie czwórkę numer 4. A w następnym odcinku, nie wiem kim zagramy, w następnym odcinku będzie siódmy odcinek dla kogoś. Możecie wybrać dla kogo. Macie pełną... Macie możliwość na wszystkich. A dzisiaj będzie wiedźma. Oczywiście możecie wybrać wiedźmę, ale raczej nikt tego nie wybierze, bo to jest dwa odcinki z rzędu na jedną kostkę, to tak trochę niekoniecznie dobre pomysły. To jest to wyzwanie, że wszystkie spele są w jakimś kółku, a nie wiem o co w tym chodzi. Dobra, to weźmiemy tego Telekinetic Powers, tak? A wy możecie sobie wybrać. Którą kostką gramy w odcinku następnym, który będzie jutro. Bo to już będzie siódmy odcinek dla którejś z kostek. Mam nadzieję, że to wy wybierzecie kogoś. Macie dużo czasu. Ja się nie będę śpieszył z nagrywaniem. Myślę, że jutro po południu na to. Jutro po południu się za to zabiorę. To macie czas. Jakoś tak. Powiedzmy do 15, ok? Do 15 macie. Do 15 jutro macie czas na odpowiedź. Jeśli do tej godziny nikt mi nie odpowie, to ja wybieram postać. Chyba, że mi ktoś odpowie, jak zacznę nagrywać odcinek. No to jeszcze się załapię. Ok. To bierzemy tego Powersa. Bierzemy czwóreczkę ostatnią. Znaczy, jedną z dwóch, których jeszcze nie próbowałem. Jeszcze błazna nie próbowałem czwórki. Witamy wszystkim ponownie w Daisy Dungeons. Jak mawiamy w tych stronach, jak widać, jeżeli nie masz szans, lepiej się poddać. A ja widzę szansę, więc się nie poddam. I co mamy w księdze zaklęć? Jeden damage, return dice, jeśli... Co? Jakieś dziwne spele i nie wiem, jak się nimi obchodzić. Okej, okay, jakieś ulepszenie. Dwa damage, tak? A to plus jeden. Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że nie będę wiedział, jak wchodzić się z tym sprawą. Zacznijmy pierwszą cegłupę. Ma być jakiś kółko. Co to za kółko? Aha. Dobra. Dwa ekstra spiny. To jak to wygląda? Aha. Super. A jak to wygląda? O co chodzi z tym spin? Okej, nie wiem o co z tym spin chodzi, ale jeszcze za chwilę się ogarnię o co z tym wszystkim chodzi. Na pewno mam teraz podpalone wszystkie kostki. On sobie jeszcze przywali jedno obrażenie. Właśnie. Tak to wygląda. Inside. Jak jest tutaj, to mi zwróci kostkę, tak? Jak jest tutaj, to mi zwróci kostkę. Okej, okay, no to walniemy ci. Czyli jakby był tu albo tu, to by nie oddał kostki. Jakoś to łapie, ale... Jaka jest trudność w tym? Okej. Okay. Walnąłem ci za 6. Jakoś to łapię, ale nie wiem na czym polega trudność. Jeszcze. Teraz jest tutaj. Ogólnie niby. Aha. In top position. Bo tam było. Dobra. Mam tutaj tarczę. In bottom health. O co z tym chodzi? Widzicie, w ogóle. Jak ja mam się z tym obejść, co? Zobaczymy, jak wygląda.
Czy my będziemy mieli jakiegoś spela tego ulepszonego mieć? Dobra, mamy róże, mamy... I teraz jak to wygląda? Okej. Top position, a który to jest top position? To mi zwróci kostkę. Czyli jak będzie tutaj, no to zadam obrażeń max 6, tak? A jak będzie gdzieś po boku, to już tego nie zrobię. Dobra, zwróć mi kostkę i zadaj 4 obrażenia. Za chwilę zobaczymy. Ja jeszcze się uczę tego wyzwania. Wszystko poszło w tarczę, tylko teraz ty masz jeszcze tarczę, nie? Więc to kręcenie to jest po to, żeby móc wykorzystać tą specjalność tego spela, tak? Jak ja... I jeszcze na dodatek za każde... U. Jeśli jest in bottom health position. Co to jest bottom? Co to jest bottom? Halo, co to jest bottom? Chodzę w tłumacza i to tu sobie tłumaczę. Bottom. Bottom health position. Bottom health position. Dolna połowa pozycji. Czyli po prostu jedno z tych, jak będzie gdzieś do góry, to będzie niedostępne. Jak będzie gdzieś na dole, to będzie dostępne, tak? A to, żeby uruchomić, to muszę mieć top position, tak? Top position to jest do góry. Najwyższa pozycja, tak. A side position to jest z boku, tak? Uwaga, pozycja wideo. Nie, pozycja wideo. I tu wyszło coś niepotrzebne. Side, pozycja boczna. Czyli okej. Okay. Tu jest. Czyli najprawdopodobniej każda karta będzie miała tutaj napisane, z jakiej pozycji ma możliwość wykorzystania w pełni to. Czyli teraz sobie możemy przekręcić i mogę teraz tego użyć. Jednak nie zrobię tego. A w sumie to było 6 obrażeń, więc mogłem go pokonać. A tu mam dodatkową kostkę. I mamy. A tu mam dwie nagrody? Dodatkową kostkę i jeszcze tutaj mam specjalność, tak? Czyli kiedy jest na pozycji bocznej, zada jedną truciznę. Tutaj, jak jest na pozycji dolnej, zada podpalenie. Czyli po prostu w tym epizodzie to jest zależność od pozycji, na której jest ta karta. I dlatego jest dwa dodatkowe spiny. Jakoś to ogarniam. Weźmiemy sobie... Ogólnie i tak się każdą kartę używa raz. Każdą kartę się używa raz. Dobra, weźmiemy to. Ale to nie ma znaczenia, pod który punkt podpiszę, bo wyjdzie na to samo. Okej. Okay. A teraz tak. Jaka jest lepsza wersja? Tego czegoś. Max 4. Tu nie ma maxa. Tu jest plus 1. Tu jest, są takie bajery. Okej. Okay. Mamy super... Super magika. Weźmiemy sobie Steroheada. Bo ma... Nie, nieważne kogo bym wziął. Czy Steroheada, czy Snake'a. Wyszłoby na to samo. Ale wziąłem Steroheada. In top position. Harder to play, dobra. Harder to play, nie wiem, co z tym chodzi cały czas. I teraz zacznijmy od... Właśnie. Tą tarczę mogę później dać, nałożyć, nie? Damage... Truciznowy. Zrobimy tak. I teraz mogę zadać mu truciznę. I teraz... Zrobimy... To jest tarcza, nie? Zrobimy tak, chociaż nie, bo nie zwróciło mi kostki. A, dobra, nie zwróciło mi kostki. I teraz mam 3 kostki, bo też nie zwróciłem na to uwagi, że miałem w poprzednim, w pierwszym tym, na tym piętrze pierwszy, to mi osłabiło. Na tym pierwszym, aha, osłabiło mi, dobra. Wiem, o co komand.
trudność też polega na tym, że to wszystko się kręci i jeśli będzie na nieodpowiednim miejscu, to nie zada po prostu 100% karty, tak? A tutaj jeszcze to jest osłabione. Dobra. To ona musi być w połowie, tak? Czyli na dole. Robimy truciznę. Czy ja potrzebuję zadawać ci ten damage? Ja ogólnie chciałem tu wrzucić, ja mi tam zatrzymał kostkę. Ale dobra. Trudność też polega tutaj na tym, że karty są słabe. W sensie te dwie tam, co zwracają. Jeden damage zadaję i zwracamy kostkę. Pytanie, jak będzie wyglądało ulepszenie. Aha, super. No to teraz to ja sobie mogę użyć tego zawsze, bo to nie zależy od pozycji. Ale no, jak na razie to ja nie potrzebuję tych super ekstra spins. Bo nie potrzebuję, tak? Teraz sobie zrobimy tarczę jeszcze. Okej. Ale rozumiem, że co chodzi w tym rozdziale. Już wiemy, na czym polega trudność. Znaczy, dla mnie to nie jest jakoś specjalnie trudne. Bo wystarczy sobie pokręcić ewentualnie dodać te spiny, dwa. Chyba, że trudność polega na tym, że karty są słabe. Dobra. Ja ogólnie mogę dwa razy sobie spinnąć. Ale nie mam możliwości na coś więcej, więc mogę sobie tylko dwa razy. A sobie mogę tarczy przywołać, a ja nawet tarczy nie potrzebuję. 3, 4, 1. Okej. Jakbyś ci trójkę wzięło, to byś już więcej nie zadał. I ogólnie czemu zaczynasz od końca, skoro mogłeś jeszcze plus jedno osłabienie? Mógł sobie najpierw rzucić trójkę tu. Aha, w sumie jakby rzucił pierwszą trójkę tu, to by nie zadał tego damage. Dobra. Już wiem, co mu chodziło. Po prostu chciał zadać maksa. Nie muszę za dużo myśleć, wystarczy zrobić takie bajery. Ej, co za bajery? Gdzie te listy, które miałem puszczać, jak nic nie idzie? Mam nadzieję, że jej nie zgubiłem, bo byłoby jeszcze gorzej. No już jest słabo, jak przegrywasz. A ty się martwisz o jakieś listy. Ja bym się martwił o to, czy wygram, a nie jakieś tą listy, tak? I jeśli zrobię spins 12 razy, to będzie plus jedna kostka w tej walce. Niby spoko. Tutaj mam jakieś super coś. Plus jeden spin w następnej turze. 4 damage ze... Tutaj jest counter claw. Visa. Tylko fajnie, że Mega Questie nie zrobił tłumaczenia na polski. To jest jakiś doesn't trigger a spin. Doesn't. Ja sobie to tłumaczę zaraz. Doesn't. Ja sobie to tłumaczę i sobie to tłumaczę tak. Trigger, bo ja nie wiem, co z tym chodzi. Wiem, że ten środkowy spell zadaje dwa razy obrażenia, tak. Ale spin, okej. Mamy to. Nie wywołuje wywirowania. Po prostu nieważne na jakiej pozycji będzie, to po prostu zawsze zada te 6 obrażeń, tak? Max. Okej, to teraz tłumaczymy ten counter clock coś. Counter clock. Visa. Counter clock visa. I co to mi tłumaczy? Super, reklama się włączyła. Okej. Obróć w lewo. Czyli po prostu zadaje 4 damage'a i kręci w lewo, tak? Czyli w drugą stronę. No tutaj jest plus jeden spin w następnej walce, ale minus jeden daje value. I tak będziemy stać na jedną rzecz. Parzysta kostka zawsze zada 4 i przekręci w lewo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mógłbym wyrzucić jeden z tych, bo...
Dobra. I ogólnie jak będę miał już wszystkie kostki wykorzystane, to mogę sobie zrobić test spin 2 i będę może i przy szóstym razie po prostu będzie to możliwość zdobycia tego wiecie czego. No, tej dodatkowej kostki. Okej. I teraz przekręcimy. Mamy jedynkę z powrotem. Ogólnie nie chciałem, żeby tu wlazło, ale jak już wlazło, no to niech będzie. W sumie tak, bo to się kręci za użycie w ogóle. Sobie zrobimy te dodatkowe spiny. I teraz mamy nabite to. I będą jeszcze 4 obrażenia dla mnie. Jeszcze porażenie, jak wygląda porażenie na kółkach. Energy Boom i Ball of Mirage jest porażony. Bo chyba to też jest za porażenia zadaje efekty, więc chyba nie ma to jakiejś wielkiej. Nie ma problemu, nie? Jak jest na tamtym miejscu. Nie będzie, co chyba powinno. Zadać mu te 4 obrażenia czy 6? A nie, nie, nie zada. Teraz zada mu 6 obrażeń. Mam dodatkową kostkę i 5 tarcz. Co najwyżej to by mi zadał 9 obrażeń, więc nie miałem się czym przejmować, że mnie zabije. Musiałem się to martwić. A wszystko weszło w tarczę. Ten rozdział nie jest taki trudny w ogóle. Patrząc po tym, że trudniejszy rozdział ma kto. Jakby patrzył na trudność, to najtrudniejszą czwórkę ma robot, bo mu wszystko płonie. A u innych to po prostu zależy od losowości. W sumie to też zależy od losowości ta trudność. No okej, trudnością u Wiedźmy jest też to w tym rozdziale, że nie użyje kilka razy jakiegoś spela. Jak nie ma kopii. Dobra, zadaj mi truciznę. Zrobimy tak. Szkoda, że poszło w górę, a mogę zrobić to. A nie, to musi być na tutaj, żeby zadało 6 damage'a. Lightning Slash to było to, co. Szkoda, że sobie nie mogę podejrzeć. To jest to, co zadaje jedyne obrażenie i zwraca kostkę. Tylko, że nieważne czego użyję. Ha, nawet sobie nie mogę od. Hello. Nie mogę tego odporazić, bo to jest na miejscu niemożliwe do użytku, tak? I po prostu nie mogę na tym miejscu użyć. Ale przynajmniej mam zrobiony walkę. Zrobiono walkę. Mam ten. Mam tutaj tak. Ulepszony spell slot. Zwiększa się max. Amount of spins suture? Co to jest amount? Amount. Amount. Co to jest amount? Amount to jest? Okej. Już się za chwilę pokażę tłumaczenie. Amount, co to jest? Zwiększa się ilość spinów po prostu, czyli będę miał 3, tak? Już wolę mieć ulepszony spell slot. Czyli ja to muszę sobie wrzucić do mojego ekwipunku, tak? Będę tarczę jednak zostawił, a wyrzucił co? A ten jeden damage. Okej, co? Miał mi wyrzucić damage. Bo wiem, o co chodzi. Po prostu będzie ten slot, tak? Na polu zaraz się okaże, jak to działa. Teraz będzie ten to pole nas z tym, nie? Tak. I zaczyna się. Aha. To ja sobie po prostu ulepszyłem.
Więc tak to działa, po prostu ulepszam, po prostu sobie ulepszam jakiś spell, tak? Super. Teraz to akurat nie mogłem coś innego ulepszyć, ale nie wiedziałem, że tak to działa. Mogłem sobie ulepszyć coś innego, ale nie wiedziałem, że tak to działa. I to teraz nie będzie mi się opłacało tego wyrzucać. W sumie to nie jest jakieś takie super złe, bo właśnie są dwa darmowe damage na tym boku. W sumie jak teraz mi zrobi skręt w lewo, no to nie będzie kolorowo. Właśnie ja chciałem tą tarczę teraz sobie zrobić i truciznę nałożyć. To jest jedna trucizna. Ignoruję tarczę, tylko że ja nie mam tarczy, nie? W sensie, no mam tą tarczę, ale nie masz tego. Masz korzyści z tego. Dobrze. Okej. Okay. I to jest wszystko, co mogę. I teraz masz znowu trika, co ci da. Zaklęcie 5. Auci. 8 obrażeń dostałem. Jedyne, co potrzebuję, to tą czwórkę nałożyć w twoje życie. Dostałeś 4 obrażenia. Ja tu sobie mogę na przykład... A takie pytanie. Czy cokolwiek jest pod jedynką, to będzie ulepszone? Może tak. Może tak. Mógłbym w sumie sprawdzić tą teorię. Czy wszystko pod jedynką będzie ulepszone? Chyba tak. Mógłbym w sumie coś wrzucić zamiast tego. Wtedy bym miał to, co bym miał, tak? Super, tylko że zrobię te spiny, żeby mu też 6 obrażeń zadać i naładować tego naszą piłkę lustrową. Nasze lustro. Okej, akurat mi nic nie zablokujesz, nie? Ale mam podpalone 2 kosteczki. Najprawdopodobniej tak jest, że wszystko pod jedynką będzie ulepszone. Bo niemożliwe, żeby się ulepszenie marnowało, tym bardziej, że nie było pokazane, że ulepsza się to, tylko że w ogóle ten slot się ulepsza. Cokolwiek będzie pod jedynką, będzie ulepszony. Trzeba znaleźć jakieś coś lepszego, wartego ulepszenia, tak? Okej. Przekręcimy. Potrzebuję tarczy. Mogę mu zadać 6 obrażeń. Chociaż nie mogę mu trucizny nałożyć. I opłacać sobie przywalić 2, żeby mu 4 walnąć. Dobra. Jeszcze mam kostkę. Dodatkową. Mam tutaj 2 podpalenia, 2 już. Aha. Wszystkie mam zablokowane. Tak, bo to są 6. Ranimy z tego. I możemy sobie zobaczyć, co mam tutaj. A, teraz to jest tak. Ja potrzebuję jakiś spell dobry do ulepszenia. Blokuję 4 damage'a na nieparzystej. Po 4, po 6 użycia nakłada automatycznie 6 tarcz. Nie widzę tego. Ten odkurzacz to jest ten, co mi się bawi po prostu tym spellem, tak? To jest ten odkurzacz, który tak się zepsuł. Bo atakuje wszystko w jedną rzecz. Wszystkie swoje kostki tam wkłada. Poszło w lewo. Czy ja dojdę do tego momentu, żeby to użyć? Może tak. Najpierw jednak
Albo nałożę mu truciznę, albo go... Albo sobie tarczę. Będzie lepiej zrobić tak. Zrobimy tak. I zadamy 6 obrażeń. I mamy korzyści z tego tumor spins. Jeszcze mi kostkę z kumany zabrałeś. Teraz ja będę miał 4 spiny, czyli w tym po prostu będę mógł sobie zrobić. Dobra, zacznijmy od tarczy, ale mogę sobie na przykład teraz kostkę tą, co mi zabrałeś, przywrócić. Okej, okay, mamy to. 4, 4, 3. Teraz to mu się nie opłacało zadać mi damage'a. I znowu mi kostkę skubany zabrał. Skubaniec. Okidoki. Teraz to ja mam 2 kostki. No ale jakoś sobie z tym poradzę. Jeden damage czy jedna tarcza? Nie wiem, czy te tarcze się opłacają, skoro on i tak mnie nie atakuje. Mógłby mnie zaatakować, mógłby, ale nie chce. Teraz ten nie mógł mnie zaatakować, jeśli chciał mi kostkę zabrać. To zrobimy sobie tak i ci te 5 damage'a chociaż klepiemy. I same piąteczki. No to mi kostkę znowu zabierze, tak? A nie, mogę mieć minimum jedną. Muszę mieć jej minimum jedną, więc po prostu wystarczy tutaj wrzucić. I teraz ulepszenie tej karty się przydało. Teraz mam tutaj tak. Invert spin. Zwraca kostkę. Flip spell upside down. Czyli wszystkie kostki po prostu, wszystkie spele po prostu się przewracają, tak jak to było z kostkami, że jedynka w szóstkę, to teraz tak spele będą się przewracać na... Po prostu będą spele przechodzić na drugą stronę. Następny spin nie ma efektu. Ale robię nową kostkę. Po prostu żaden z tych speli mnie nie interesuje. Ale jeden... Właśnie, jakie jest ulepszenie? Na trójce, tak? Niby co ja mógł sobie wrzucić zamiast tego? W sensie, na jakie miejsce mógłbym to wsadzić? Co zignorujemy po prostu. Zadaję jedno obrażenie, wrzuć nieparzystą wartość. I to jest po prostu normalny spell. Niezależny od niczego. Ale nie potrzebuję wtedy też. Chociaż mógłbym przerzucać, ale... Na razie nie potrzebuję i szkoda, że mi się teraz ulepszenie nie trafiło. Coś wartego ulepszenia pod jedynką. Zrobimy sobie tak, walniemy za 2, zrobimy tutaj truciznę i jeszcze ci walniemy za 6. I jeszcze spin, żeby tutaj naładować. Ok, 5 i 6, no to mi walniesz 2. No to ci trochę nie wyszło. Pani mogła mogłaś zadać te 11 obrażeń, a nie tylko 2, to... Aha. Po prostu to mi poraziło. Jakoś niespecjalnie się tym przejmuję. Mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak. W sumie źle. No mogłem te 4 obrażenia zadać, tak, ale... Tak, przydałoby się więcej trucizny, bo ta jedna trucizna no to jakoś niespecjalnie nie powala. No, mogłem wziąć tam ten ognisty spell, tylko że tam było minimum 4. I jakoś się sklapi. I teraz będę miał kostkę tak. To jakoś... Wiecie, o co mi chodzi, nie? Teraz tutaj minimum 4 challenge, to mi się trafiają piątki i szóstki. Ja akurat ich nie mogę użyć. Trójka... No okej, okay. Jakieś tu są korzyści z tej... Ale... Jakieś są korzyści, jak... najpierw muszę walnąć 4, szkoda, że poszło to w dół. I żeby go pokonać, to muszę te spiny 2 zrobić. I mieć ten energy boom do góry. Tam, gdzie mogę użyć 6.
jabłko się zmarnuje, ale może te monetki jakoś wykorzystam. Jedna kostka za... Och, jesteś w samą porę. Miałam właśnie zaprezentować naszą nową gablotę na ser. Masz ochotę spróbować? Z całego serca polecam. Dzięki, Jolando, ale nie mam ochoty na twój ser z gabloty. Natomiast mam ochotę na... Czy mógłbym... Skoro ja mam mieć podgórkę, to może przeciwnikom warto zrobić podgórkę, co? I blokować im kostki za 5 oczek. A po 6 spinach to jeszcze będę miał dwie kostki zablokowane. A? A wiecie co? Nie tamten spin mi by się przydał, a może tarcza? Bo tu mam pewne 3 tarcze, a tutaj... I to jeszcze się nabija, nie? A tutaj jak będę miał do góry, no to nie użyję. Dobra, weźmy zamiast tej tarczy, tą tarczę. I po prostu będę miał pewną tarczę. Bym chciał najpierw te 6 spinów się zrobić. Dobra. Zwróćmy kostkę. Jeszcze 3 takie muszę mieć. Poszło w drugą stronę. Ale spiny to muszą iść w tę stronę, żeby się nauczyło w takim razie. Nasz super pianek mi zamroził dwie kosteczki, czyli mam dwie jedynki. A, to się jeszcze regeneruje z każdą turą. Ale przynajmniej jedynki nałożą 3 tarcze, więc jest sens tego spela. I tak nie mam tej szósteczki, więc to jest wszystko, co mogę. Mogę sobie jeszcze spinę zrobić, ale... Dobra, mam tą tarczę przynajmniej. Ta tarcza się nie poda automatycznie, tylko jak tam wrzucę nieparzystą. Ale będę miał teraz za 2 spiny dodatkową kostkę. Szkoda, że mam same jedynki. Mam dodatkową kostkę. Że nie mogę. Chociaż nie wiem, czy ja mogłem więcej spinów? Chyba mogłem. Ale niestety. Znaczy, ja miałbym co przez 5 spinów zrobionych, a nie 6. Ta karta musi być już ta chyba jako ostatnia, żeby ta 6 tarczy było. I ogólnie teraz, jak uda mi się tutaj dojechać, to mogę go pokonać. Bo najpierw muszę walnąć go. Spiny 2 i mamy wygraną walkę z super piankiem. Ok, mamy to. Tu mamy kolejną skrzyneczkę, w której jest. Różny efekt na każdej pozycji. Upgraded. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale może zobaczymy jego... Mnie interesuje, czy to jest tak, że ja dostanę jakiegoś darmowego spela, czy jak? Czy efekt będzie po prostu podwójny, czy pojedynczy? ...99 spinów w tej turze. Za dubel. Raz na walkę. Nie potrzebuję 99 spinów. Mógłbym, ale jakoś nie potrzebuję. Ja bym chciał zobaczyć ten efekt upgrader. Enigma. Aha, czyli po prostu... No, czyli po prostu to jest jakikolwiek ulepszony spell. Okej, okay, ale to się też kręci. Czyli ten spell ma sens niż tamto, co miało 2 damage'a. Dodatkowe spin jeszcze będzie do 3, czy jak?
Dobra. O, mogę sobie to zrobić, chociaż mogłem to jedynką zrobić. Mogłem sobie to jedynką zrobić. Teraz sobie może tarczę nałożymy, co? Dobra, zróbmy tarczę. Okej, okay, i teraz mogę nałożyć. Jeszcze jedno obrażenie. I jeszcze trucizny troszkę miałeś. Okej. Okay. Uciszenie weszło. Prawda, uciszenie w tym jakoś niespecjalnie boli, bo to jest tylko ten spin zablokowany. Sobie zrobimy szoka, chociaż mogłem przekręcić, może by się coś fajniejszego trafiło. Ale nigdy nie wiadomo. Dobra, to tak, nakładamy truciznę. Szkoda, że nie zadam mu tego damage'a, ale tarczę sobie nałożę. Zaraz muszę ci jakiś bezsensowny spell dać do uniku. I ogólnie widzę, że zawsze... Nie, spele też losowo się układają. Zamrażać mu kostkę za nową? Potrzebuję najpierw, żeby czegoś on uniknął. Uniknij tego, bo i tak nie mam wysokich wartości. Okej. I tutaj mam... Aktywuj 3 trucizny. To się opłaca. Porażenie. Osłabienie. Raz, dwa, trzy, cztery i... Zniknięcie. Mam jakieś duble? Nie. Nie mam dubli, to mnie zniknięcie nie interesuje. Ale tu jest ten... Dwa efekty na jedno, nie? Don't upgrade it. Don't grade it. Co? Po prostu tego spela nie ma? Nie miało tu wejść. Dobra, spin. I tą piciznę. Zrobimy... Nie zrobię więcej spinów. Return dice, super. Ale przynajmniej zadam 6 obrażeń. Teraz tak będzie porażenie czy unik? To porażenie i uciszenie. Dobra, mamy. Teraz ten spell mi... Szkoda, że nie wiem, co to są za spele, nie? Fajnie by było, żebym wiedział, co ja na niego używam. Ale tego niestety nie wiem. Dobra. Co to jest za spell? Bo i niestety, jak to jest wersja angielska, w sensie spele są po angielsku, ja nie jestem nauczony wersji angielskiej tych speli. Ogólnie jeden z tych speli to jest... To jest ten spell, nie? Nie. Nie, ten spell z randomowym statusem też użyłem. Po prostu jedynkę walniemy w byle co. Bo więcej bym nie zadał, tak? Trucizny bym nie nałożył. Porażenie, czyli zawsze on zaczyna od porażenia. A później jak ma wysokie, jak ma piątkę lub szóstkę, to ładuje ewentualnie czwórkę. I po prostu jest w stanie tego rewerwa użyć. No to robi. I potrzebujesz jeszcze jedno obrażenie, więc już masz. A pozostało 5 obrażeń kostrzyło. Dostał te 5 obrażeń od trucizny. Bierzemy jabłuszko. To też, bo po bałwaniu mam levelet. I teraz mam tutaj tak. Tu po prostu chodzi o to, że jak ja to użyję, jak było decent, to po prostu się nie kręciło, ale teraz to będzie się kręcić, tak? Okej. Okay. To jest tak. Truciznowe damage, plus jedna trucizna, lub porażeniowe damage, plus jedno no, porażenie. I w sumie to jest lepsze, bo to jest jedna trucizna, ok, jeden dodatkowy damage. Ale jak nie będę miał więcej speli na truciznę, bo bym miał dwa, to jednak niespecjalnie to jest fajne. Tutaj będę dwie kostki wrzucić i zrobić spin razy dwa, tak?
Zobaczymy, jaki będzie z tego, jaka będzie z tego korzyść. To jest ten energy boom. A to jest jedna kostka, to są dwie. I jeszcze porażenie nakłada. A jak jest ulepszona? Dwa porażenia. Dobra, weźmiemy za tego energy booma. Tu są te 99 spinów, tak? Mógłbym sobie niby tamte nabijać, czy jest kostki, czy połowywać, ale niespecjalnie mi ten spell się podoba. To jest Enigma, ale ulepszona. I po prostu najprawdopodobniej na każdym miejscu będzie określony spell, tak? Tu jest trucizna, tu jest to, tu jest gdzieś porażenie. Zaraz zobaczymy, czy te spele zawsze są takie same. Tak, zawsze są takie same najwidoczniej. Najwidoczniej te spele zawsze są takie same przy tej Enigmie. Więc po prostu wystarczy się nauczyć, gdzie jaki spell się znajduje. To Enigmy tam przerzucić i użyć tego spele. Najwidoczniej to jest dobre. Najwidoczniej tak to działa. Albo nie zawsze, bo widzę, że tutaj jest coś innego. Zrobimy ci porażenie, co? Więc. Dobra. On mnie mrozi, to ja go porażam, tak? Ale akurat poraziło mu coś, co niestety korzyści nie miał z tego spelu. Enigma jest tu. Nie, trucizny nie nałożę. I czemu mi wleciało w to, skoro ja nie chciałem tam wrzucić, co? Niby kładę kostkę obok, ale jak jest spell na wysokości kostek, to jakoś się ten spell używa, tak? No najwidoczniej ten Enigma, tak jak mówiłem, na każdym miejscu ma coś innego, bo tu ma na przykład to. A tu miał porażenie, tu miał zamrożenie. Zamrożonko. Zrobimy w ten sposób. Dwa spiny, a co mi te dwa spiny dadzą? Mogę zrobić tak i tak. Co najwyżej mogłem mu te trucizny nałożyć. Tamto boom to jest takie samo z tym elektrycznym. A różnica jest taka, że tu używam dwóch kostek, a tam jednej. No faktycznie, to jest w każdym miejscu takie. Tak, no, czyli po prostu jak przerzucę to w to miejsce, to będzie zawsze miał truciznę. Okej, to cię walniemy z tego. I faktycznie ta Enigma wszędzie ma wyznaczone spele. I znowu ta sytuacja, a tym razem jeszcze raz biorę upgrade i tym razem co ulepszamy. Teraz wiem, że to tak działa, więc co ulepszamy. 10 spinów za dodatkową kostkę. Dobrze, że ten upgrade się nie marnuje. A co ja mogę sobie ulepszyć? Będę musiał zrobić przerwę w nagrywaniu. Zrobię tą przerwę. W sumie mógłbym zrobić tak, że kończę ten odcinek. I byłyby dwie części z tego odcinka. Dobra. Coś nie. Chciałem powiedzieć, że w tym momencie bym zakończył odcinek. Czy ja mogę sobie stąd wyjść? Mogę. I jak wracam, to gdzie to jest? Przed walką z bałwanem. Ja będę tę walkę z bałwanem odbył poza odcinkiem. Trochę krótki będzie odcinek, ale wydaje mi się, że jest dosyć długi. Więc no, łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie tego odcinka. W następnym odcinku po prostu zrobimy ten poziom 5 i bossa. No chyba, że przegram. Więc no tak trochę nietypowo, ale robię dwie części. Może ktoś nie chce drugich odcinków, a chciałby obejrzeć to. Niech tak będzie. Ja kończę odcinek w tym momencie. Poza odcinkiem sobie ubiję bałwana.
wybiorę spell do ulepszenia, a wy poza odcinkiem możecie napisać, który spell ma ulepszać. Bo ja nie wiem, w sensie, który spell się opłaci ulepszyć, tak? I napiszcie, dlaczego tak uważać. Macie czas. Który spell byście chcieli, żebym ulepszył? Ten już jest ulepszony, tak? Który spell byście chcieli, żebym ulepszył? Napiszcie mi to w komentarzach. A ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka i cześć!